Do analizy kationów na chemii analitycznej wykorzystałeś kwas siarkowodorowy o stężeniu 0,1 mol na decymetr sześcienny. Oblicz pch tego roztworu. Moc jonowa równa się 1a. To zadanie jest tylko takie czysto poglądowe, mające pokazać co się dzieje, gdy mamy do czynienia z kwasem dwuprotonowym. Oczywiście już dzisiaj nie wykorzystuje się kwasu siarkowodorowego w chemii analitycznej, bo jest bardzo toksyczny. Dlatego dzisiaj zamiast wykorzystywać siarkowodór, to wykorzystuje się amid kwasu tiooctowego, tak zwane AKT. Jak będziesz miał chemię analityczną, to na pewno będziesz z tego korzystał w analizie kationów tak, jak mówiłem, kwas siarkowodorowy jest kwasem dwuprotonowym, a więc jego dysocjacja odbywa się w dwóch etapach. Co to oznacza? Ano oznacza to, że siarkowodór najpierw dysocjuje w taki sposób, a potem w kontakcie z wodą ten anion siarkowodorowy dalej dysocjuje, w wyniku czego powstają jony wodorowe i siarkowe. Zapamiętaj, jak masz jakiś związek chemiczny dwu lub więcej wodorowy, to jego dysocjacja tak naprawdę odbywa się etapami. Właśnie ze względu na to w tablicach przy kwasie siarkowodorowym są zamieszczone dwie wartości PKa. Pierwsza jest do tego etapu, a druga do tego. Na PCH oczywiście wpływa stężenie jonów wodorowych. W tym przypadku stężenie jonów wodorowych pochodzi z pierwszego etapu dysocjacji i z drugiego. W praktyce w tym zadaniu wcale nawet nie będziesz brać pod uwagę drugiego etapu dysocjacji, czyli tego. I pewnie zastanawiasz się dlaczego. Z bardzo prostej przyczyny. Stała dysocjacji dla drugiego etapu jest dużo, dużo mniejsza niż stała dysocjacji pierwszego etapu. A to oznacza, że ten związek praktycznie wcale nie dysocjuje. Po prostu z dysocjacji tego nie będzie prawie wcale jonów wodorowych. W takim razie można to zaniedbać. Na razie zrobiłem takie założenie, ale oczywiście później pokażę ci, że tak jest. Skoro stężenie pochodzące z tego etapu jest do zaniedbania. To znaczy, że praktycznie całe stężenie jonów wodorowych jest związane z dysocjacją pierwszego etapu. W takim razie, żeby obliczyć stężenie H, to trzeba będzie wykorzystać do tego tylko tą reakcję. Z tej reakcji widać, że tych jonów i tych jest dokładnie tyle samo, a więc ich stężenia muszą być sobie równe. Stała dysocjacji tej reakcji wygląda tak. W liczniku jak zawsze jest to co po stronie produktów, natomiast w mianowniku to co nie zdysocjowało, dlatego od całkowitego stężenia odjąłem stężenie tego co powstało na skutek dysocjacji. Jak zawsze w stałej równowagi robimy założenie. Po usunięciu H plusów z mianownika otrzymałem takie uproszczone wyrażenie. Z tego równania obliczymy stężenie jonów wodorowych. Wyszło, że stężenie jonów wodorowych w tej reakcji będzie równe 1,12 razy 10 do minus 4. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy to drugie założenie było słuszne.